Najmłodsza ma 18 lat i on jej koledzy też nie są zainteresowani wyborami. Także 17-18 według mnie to jest naprawdę trochę już za późno. Trzeba jakby, to trzeba robić wcześniej. Wicestarosta powiatu miejskiego pan Witold Kikowski. Dziękuję. Ja w samym temacie, co tutaj koleżanka mówiła, też tak, pani komisarz, jak wiemy od zawsze, frekwencja w wyborach europarlamentu w Polsce, jak i w innych krajach, jest najniższa i drastycznie niska. Dlatego pytanie takie, a może też i podpowiedź w nawiązaniu do tego, co tutaj wszystko było powiedziane. Czy Unia Europejska, czy budżet Unii przewiduje kampanię edukacyjną, europejską, zachęcającą do wyborów, pokazując wartości? Bo to uważam powinno być w każdym kraju, nawet cykliczna kampania finansowana, niezależnie od różnych przekonań politycznych, ale pokazująca Europę z perspektywy takiej, którą ten młody człowiek powinien zobaczyć. To jest bardzo potrzebne i czy takie są brane pod uwagę przedsięwzięcia? Dziękuję. Pan ambasador Marek Prawda i jego koledzy, których nie jest tak wielu, jeżdżą po Polsce, ale oni mają na to też pieniądze, żeby jeździć po Polsce i mówić o Unii Europejskiej. Mają na to pieniądze. Tak.